Cześć, mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym filmem, który już kiedyś robiłam. Jest to powtórzenie filmu z moimi celami, moją taką, można powiedzieć, manifestacją na przyszły rok, no czyli 2022. Jeśli chcecie zobaczyć mój poprzedni film, odsyłam Was do niego, a jeśli chcecie zobaczyć, co mi się faktycznie udało z tych rzeczy osiągnąć, też Was odsyłam do poprzedniego filmu. No i dzisiaj będziemy się zajmować tym samym, czyli będziemy robić taką jakby tablicę i jednocześnie tapetę jakby na mój komputer po prostu, bo najczęściej tam wchodzę, no żeby po prostu te rzeczy wszystkie były takie do mnie widoczne. W tamtym roku tłumaczyłam Wam mniej więcej właśnie o tym myślę, że jest to właśnie pewnego rodzaju manifestacja, prawo przyciągania to law of attraction, więc jeśli chcecie na ten temat trochę więcej poczytać, to Was gdzieś tam odsyłam, żeby sobie sprawdzić. A teraz chciałabym w sumie przejść do tego filmu, powiedzieć Wam, jakie są te moje plany na ten przyszły rok, na 2022, i pokazać Wam, jak będę robić tą moją tablicę i jak w sumie ją robię, bo robię ją w Canwie. Także jeśli jesteście ciekawi, no to serdecznie zapraszam Was do oglądania i też zapraszam Was na mój Instagram. Wam się gdzieś pojawi. Dobra, to najpierw sobie wejdę właśnie na Canwę i na Canwie zazwyczaj właśnie wybieram wielkość tego, co zamierzam robić, jako po prostu wielkość taka, jaka jest na ekranie laptopa, tapeta, jaka się mieści. Po prostu wpisuję tapeta na pulpit. No i teraz po prostu zaczynam sobie gromadzić jakieś tam właśnie zdjęcia, które chcę, no najczęściej z Pinteresta w moim przypadku, bo po prostu tam są najfajniejsze zdjęcia, też są takie aesthetic i w ogóle, więc no zaczynam od tego. I tak naprawdę w tym roku, w 2022, chciałabym sobie zacząć, mam tutaj taki fajny cytat i właśnie w tym roku chciałabym od tego cytatu jakby zacząć, w sensie jest taki dosyć oczywisty, ale właśnie chciałabym sobie ten cytat dać na środku, tak mniej więcej. I jest to taki cytat, takie można powiedzieć motto tego roku, tak mi się wydaje. Jest to trochę związane też z tym, że w tym roku, w 2022, chciałabym popracować trochę też nad sobą, dlatego że ja jestem zodiakalnym baranem i jestem dosyć, że tak powiem, niecierpliwa, bardzo niecierpliwa. I właśnie chcę też trochę popracować nad tym, no, że wszystko po prostu ma przyjść w swoim czasie. Mam dosyć wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o rok 2022. I teraz w takim razie myślę, że mogę przejść do takich celi, które są związane właśnie z YouTube'em, z pracą w internecie. Teraz po prostu robię screena, ile mam aktualnie subskrypcji. Jaki jest mój cel związany z YouTube'em? To jest taki, że w tamtym właśnie roku miałam, żeby mieć 600 subskrypcji, a w tym roku, teraz mam aktualnie 720, a w tym roku chciałabym mieć tych subskrypcji 1000. Mam nadzieję, że mi się uda, no to jest taki dosyć dla mnie ważny próg, ten próg 1000 zaliczyć. No i po prostu chcę sobie tak jakby, no to sfotoshopować, można powiedzieć, żeby no ten cel mieć taki widoczny. Czyli mamy mnie i moje 1000 subskrypcji jako cel. Co jeszcze bym chciała osiągnąć takiego związanego z YouTube'em? Chciałabym w tym roku, bo w tamtym roku mi się udało mieć jedną współpracę, można powiedzieć, więc chciałabym w tym roku tak mieć może dwie, jakby się udało. Ogólnie na Pinterestie jest tak, że jak dodacie do jakiegoś słowa aesthetic, to będzie jakoś tak fajnie to wyglądać. Więc właśnie jakąś to sobie, jakąś taką paczkę, takie paczki. Sorry za mojego psa, nie wiem, czemu się tak wydziela. Jakieś takie paczki właśnie sobie tutaj wklejam. I teraz, jak już mamy te paczki, to jeszcze chciałabym powiedzieć Wam o takich planach moich związanych z Instagramem, dlatego że właśnie mówiłam, że w tym roku się dosyć wkręciłam właśnie w prowadzenie Instagrama, że ten feed, żeby był taki właśnie pasujący do siebie i tak dalej. I w tym roku właśnie też mam taki, no, takie marzenie, żeby właśnie prowadzić tego Instagrama tak dosyć regularnie. I chciałabym na nim też mieć właśnie 1000 followów, 1000 obserwujących. Aktualnie mam coś powyżej 800 i też właśnie chcę sobie to tak podmienić, ile subskrypcji na Instagramie. No i jeszcze ogólnie tak na tej mojej tablicy lubię mieć też po prostu takie rzeczy, które są takie, nie wiem, jakieś ładne i tak dalej, takie właśnie aesthetic. I właśnie tutaj kilka stawię sobie takich zdjęć
w sumie one nie mają jakiegoś takiego większego znaczenia, ale chodzi mniej więcej o to, żeby właśnie ten feed mój na Instagramie tak jakoś ładnie wyglądał. Kolejna rzecz jest związana z wakacjami. Mam nadzieję, że w tym roku ta sytuacja, wiecie, z COVID-em i tak dalej się uspokoi, więc w tym roku chciałabym pojechać wreszcie na wakacje za granicę. I właśnie chcę po prostu wstawić też jakieś ładne zdjęcie plaży, dlatego że ja jestem raczej osobą taką bardziej plażową niż górową, chodzącą po górach. Ładne zdjęcie plaży. W tym roku chciałabym wreszcie, żeby nam się udało jako z marzoletkami jechać wreszcie na te zawody, na które chcemy jechać. I właśnie mamy zamiar jechać do Chorwacji, no ileś już tam lat z rzędu przez ten COVID. I mam nadzieję, że to wreszcie dojdzie do skutku, więc poniekąd też ta plaża jest z tym związana właśnie. No i co jest związane z tymi zawodami, no to jeszcze to, że wiadomo, że liczę gdzieś tam na to, że nam dobrze pójdzie i też liczę na to, że mi osobiście dobrze pójdzie, bo w tym roku też mam solo, też mam, może być dosyć spore oczekiwania, jeśli chodzi właśnie o te zawody. Więc po prostu wstawię, myślę, że najlepiej będzie wstawić swoje własne zdjęcie, w sensie wiem, że tutaj jestem trochę, no mam siebie na tapecie, ale to mnie dosyć chyba motywuje i po prostu wstawię siebie na tą tapetę z zawodów właśnie z Mistrzostw Europy. To zdjęcie mi się ogólnie mega podoba. No i kolejną rzeczą w ogóle jest to, bo chciałabym sobie wreszcie zrobić jakiś nowy kolczyk w uchu. Jak widzicie, no ja lubię ogólnie, ale szybko mi się zrastają. Tutaj też miałam dwa. I właśnie chcę wstawić takie zdjęcie jakiegoś ładnego ucha, jakiegoś ładnego piercingu. Dobra, to jest w miarę spoko. Cały czas gdzieś mam z tyłu głowy, no, ten szpagat. Cały czas o tym myślę. No i to też jest właśnie jedna z tych części związanych z marzoletkami i z bycia właśnie tancerzem i tak dalej. No, jeśli nie znacie mojej historii ze szpagatem ogólnie, no, jest ona dosyć skomplikowana. I nie wiem, czemu się tak uparłam serio na to, żeby zrobić, ale no, chcę po prostu wstawić jakieś zdjęcie. I na samym końcu, to jest taka właśnie moja ostatnie postanowienie, które już też trochę wdrożyłam, jest takie, żeby chciałabym w tym roku przeczytać 24 książki, no czyli łatwo można sobie policzyć dwie miesięcznie, dlatego że ja jak byłam bardzo dużo czytałam i teraz nie wiem czemu, po prostu jakby nie mam na to czasu też trochę i w ogóle. I właśnie mam taką aplikację Bookly, która mi się bardzo podoba, bo sobie właśnie ustawiam, ile chcę przeczytać książek, ile na przykład dziennie chcę poświęcić na czytanie i właśnie sobie ustawiam, że dziennie chciałabym poświęcić na czytanie przynajmniej 30 minut, więc właśnie no już udało mi się tam trochę tych dni jakby zrealizować. No i właśnie też chciałabym takie postanowienie związane właśnie z tymi, z książkami. Czyli mamy już też książki i też chciałabym powiedzieć wam o takich celach, które jakby nie zamierzam ich tutaj wklejać, no bo po pierwsze też tutaj nie ma miejsca, ale po drugie to są takie ogólne też można powiedzieć cele, więc w tym roku nie mam jakiegoś takiego oparcia jak miałam w tamtym roku, żeby wiecie, ćwiczyć w ogóle, być fit osobą i tak dalej. W tym roku chciałabym po prostu, mam raczej takie podejście do tego, żebym się dobrze czuła w swoim ciele, żebym trochę może popracowała nad swoją kondycją i no żebym poprawiła tak można powiedzieć swoje zdrowie, a to tak naprawdę jak będę wyglądać, to szczerze mówiąc już mnie nie interesuje za bardzo. Okej, można powiedzieć, że mamy tak naprawdę tą tablicę zrobioną. Jedyne co, to chcę jeszcze po prostu sobie wstawić tekst, po prostu wstawić sobie jaki mam rok, żebym pamiętała o tym cały czas. No dobra, więc w takim razie tak ostatecznie prezentuje się moja tablica, czyli te wszystkie moje cele, o których wam teraz opowiedziałam. No, trochę tego jest, ale raczej starałam się te cele takie w miarę
no, które mi się uda jakby zrobić. Zachęcam Was też do właśnie stworzenia sobie takiej tablicy. W takim razie mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy wzięli udział w rozdaniu. Jeszcze nie wiem, kto wygrał, bo dopiero będę losować w sobotę, ale w każdym razie z góry już gratuluję osobie, która wygrała. No i w takim razie zapraszam Was do obejrzenia innych filmów, a też zapraszam Was również na następne filmy, które będą się teraz, no myślę, że częściej pojawiać na moim kanale niż się pojawiały w ostatnimi czasy. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, no i w takim razie do zobaczenia. Cześć!